it up. Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem w kurwie. Dlaczego jestem w kurwie? Dlatego, że usunąłem materiał z Ukrainy z filmu, który uważam był najlepszy. To był ostatni film z Ukrainy. To był powrót. Słuchajcie, jeśli chodzi o całość tego filmu, no było nagrane sklep. Sklep mam nagrany na szczęście na telefonie, więc wrzucę wam ceny w sklepie. Chcieliście wiedzieć, jakie są ceny. Nagrałem kilka produktów, które kupiliśmy i które, no, które wzięliśmy ze sobą tutaj do Polski. Również było nagrane zatrzymanie mnie przez policję. Pierwsze zatrzymanie nowym samochodem. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Będę wam po prostu opowiadać o całej podróży, o całym przyjeździe do Polski. Jeśli chodzi o to, co się działo. Oczywiście przed tym, jak zaczniemy, serdecznie zapraszam do wspólnego uśmiechu. Nie jest mi dzisiaj do śmiania się, bo usiadłem i zacząłem montować i niestety nie dostałem mojego materiału, który nagrywałem przez cały czas podróży powrotnej. Zacząłem od tego, doskonale o tym pamiętam, powiedziałem, że wracamy i jedziemy właśnie teraz do Polski. Zatankowaliśmy, do pełna tankowaliśmy za około 130 zł, tam było pół baku. Paliwo na Ukrainie jest tańsze, kosztuje około 4 zł za litr, coś w tym stylu, 4,50 może max. 4 myślę bardziej. 4, sam ze sobą kłócę się. Kolejną rzeczą było to, że zapytałem się panią, czy mają jakieś tam tabletki na ból głowy. Nie było na stacji, ponieważ na stacjach tam nie ma takich rzeczy, ale pani dała od siebie swoje tableteczki, dwie tabletki. I ja bym powiedziała, że pomogły jej po prostu w sekundę. Więc wracaliśmy do domu i po drodze zatrzymaliśmy się w Rukawiczce. Rukawiczka, czyli sklep spożywczy, gdzie możecie kupić no wszystko takie spożywcze, od piwa, poprzez wódkę, poprzez prosecco i inne różne rzeczy. Relacje z tego sklepu wrzucę wam tutaj. Słuchajcie, dzień dobry, nagrywam telefonem. Pokażę wam ceny. Ceny taką trzeba podzielić przez 7. Chcieliście taki film, więc wam go nagram. No więc na przykład takie coś kosztuje... Takie bąsy kosztują złotówkę na przykład, jest to dość tanio. Tutaj kosztuje to niecałe 20 zł, jakieś cukierki, też dość tanio. Kupiliśmy, słuchajcie, oczywiście ja zawsze biorę ze sobą majonezy, które kocham po prostu. I keczapy, bo keczapy są tutaj o wiele lepsze. Jeszcze wezmę sosiki dla chłopaków. A co to jest? To są takie przeciery pomidorowe. Ketchup jest napisane. Ale bierz, bo keczupy są super tutaj. To są jakościowo, tak. Keczupy są najlepsze. Na przykład sok. Sok taki kosztuje 3 zł gdzieś. No nie wiem, czy to jest sok. No ale tak mniej więcej. Podzielić przez 7, no to jest 7,10. Patrzcie, jaka Fanta jest. Szokata, nie wiem co to jest, ale fajnie. O, tutaj macie, wezmę taką na spróbowanie. Fanta. No, a to jest taka klasyczna ukraińska, taka orężada troszeczkę, jakbym powiedział. Tak, coś takiego, no ja ją piłem jak byłem dzieciakiem. To jest taki jabłkowy, słodki smaczek, ale śmieszne. Oczywiście wezmę lejsy bekonowe, bo muszę. Lejsy bekonowe, popcorn z cheese'em. A tutaj pani robi pizzę, może sobie pizzę zamówić, więc pani tam już kroi pizzę. Więc jest to spoko opcja. No nie wiem, co mam jeszcze pokazać. No chipsy na przykład kosztują 7,7, no 4 zł gdzieś, 4-5 zł, więc dość drogo. Zależy jakie, to też jest różnica, tutaj nawet są za 50 hrywień. O, uszczone moloko, obowiązkowy punkt. To też musimy wziąć. Co? O, bierzemy dla kotów jeszcze tuńczyka z Ukrainy. Chcesz taką kawę? To jest nie prosecco, to jest kawa. Piwo to jest tanie. Piwo na przykład kosztuje 2 zł takie. Czernichewskie. Białe kosztuje 5 zł, takie 1,5-litrowe. No więc ceny są takie... śmieszne bym powiedział. Dobra, weźmiemy sobie takie. Ciepłe piwo jest. Jest w lodówce, ale jest ciepłe. No, nie wiem dlaczego. O, jest kawior. Oczywiście wezmę kawior. Ikra tutaj kosztuje, słuchajcie, 26 hrywien, czyli... No jakieś 3 zł, 3,50. A to jeszcze jest taka droższa, widzicie? Takie zakupki robimy, oczywiście weźmiemy siemoczki. Tutaj zobaczcie, to jest bern duży, u nas takiego nie ma. Więc tak no, tak wygląda taki pospolity sklep. Rękawiczka się nazywa. Oczywiście zniosę zaraz loda, kasztana, bo jakby inaczej. A ja kocham kasztany. Dobra, jeszcze weźmiemy kasztana i możemy iść. Dobra, lecimy? Dobra. No, dobra. Dobra, jasne, lecimy. Zadowolona?
No. Zadowolony. Słuchajcie, jeśli chodzi o ceny jedzenia, są one troszeczkę niższe niż w Polsce. Zależy co. Jedno jest droższe, drugie jest tańsze. Jeśli chodzi o alkohole, na pewno alkohole są o wiele tańsze. Jeśli chodzi o jakieś takie sprowadzane alkohole typu właśnie Prosecco i innego rodzaju, jakieś włoskie Aperole i inne rzeczy, one są w bardzo podobnej cenie jak i w Polsce. Ukraińska wódka można kupić nawet za 7 zł, więc jest to całkiem dobry deal. Mam nadzieję, że relacja ze sklepu podobała Wam się. No i zbliżaliśmy się nieubłaganie w stronę granicy. Dojechaliśmy do granicy. Będę Wam też wrzucać niektóre instastory, które dodawaliśmy w czasie powrotu. Więc wracaliśmy. Portaty praworocz. Jak to, jakiej rozmaitej drogi? Jaka to komfortna firmiska crossovera Citroën? Na granicy podjechaliśmy, nie było ani jednej osoby. Jakbyście byli ciekawi, jak wygląda przekroczenie granicy, tak z ukrycia trochę nagrywam, bo nie wolno, bo tu z tyłu. To wygląda to tak, że mamy z tyłu pizzę. Przekroczyliśmy już pierwsze dwie bramki, sprawdzili nam paszporty i teraz będą sprawdzać nam samochód, Juri musi otworzyć bagażnik i będą chyba sprawdzić, co my tam przewozimy. Zobaczcie, ile słodyczy przewozimy. Wracamy do Polski, jesteśmy właśnie na granicy ukraińskiej. Za chwilkę będzie Polska, będą nas sprawdzać, czy nie mamy narkotyków, alkoholu i tego typu rzeczy. Ale jest fajnie. Nie ma ani jednego samochodu, jesteśmy jedynym samochodem, który tutaj podjechał. Więcej nikogo nie ma. Czekamy, jesteśmy pierwsi. Fajnie. Czyli podjechał jeden samochód, oczywiście kolejka tirów była bardzo długa. Nasz samochód był pierwszym. Czekaliśmy chwilę na Ukrainie, żeby wjechać do sprawdzenia paszportu, sprawdzenia naszego auta. Bez problemu wróciliśmy bardzo, bardzo, ale to bardzo szybko pojechaliśmy na polską stronę. Na polskiej stronie była pani, która zabrała od nas paszporty i podeszła druga pani, pytała się tamtej pani, czy nie wie, kim my jesteśmy. A ona mówi, że nie, nie wie. A ona mówi, no ja ich oglądam, więc pozdrawiamy serdecznie panią, bardzo nam miło było panią poznać. No i słuchajcie, udało się, znaczy jeszcze... Ale już jesteśmy na ostatniej prostej i pozdrawiamy panią, która nas ogląda. Zbiliśmy nawet takiego delikatnego żółwika. Nie będę mówić, kto to jest, ani nic w tym stylu, ale pani była naprawdę, naprawdę bardzo miła. Na Chrybennej staliśmy około 30 minut maksymalnie, ponieważ jeszcze ktoś tam przed nami jakieś miał problemy, ale powrót był dość szybki. Jeśli chodzi o samą podróż, uważam, że podróż na Ukrainę samochodem była najlepszą moją podróżą, ponieważ nie mieliśmy żadnego ograniczenia pod takim względem, że mogliśmy zabrać ile chcemy słodyczy, ile chcemy różnego rodzaju rzeczy. Zaraz Wam pokażę, co wzięliśmy ze sobą. A kolejna rzecz to było to, że kupiliśmy pizzę w atelier jeszcze w Lwowie. I jechaliśmy z tą pizzą i jedliśmy ją po drodze. Stwierdziliśmy, że jak długo już nie będziemy jej jeść, więc bierzemy tą pizzę ze sobą i jemy. I na koniec zostały nam skrawki od pizzy dookoła. I jedliśmy je z sosikami. To jest ketchup, jakiś tam, nie wiem, jakiś taki do szaszłyka. Akurat ten. Majonez, jeśli chodzi o ukraiński majonez, po prostu kocham. Jest to mój ulubiony majonez. W Polsce nigdzie takiego majonezu nie dostaniemy i on mi smakuje po prostu najbardziej na świecie. Kiedyś jadłem takie kanapki po prostu z samym majonezem i on jest bardzo zajebisty. Plus, to jest w ogóle hit hitów. Ja mnie to bardzo zasmakowało, to jest to lahidny ketchup, łagodny ketchup. Tak on wygląda. Ktoś będzie na Ukrainie, to po prostu to też jest majonez. Więc mieliśmy taką wyżerkę, na sam koniec mówię, zostało po pizzy już skrawki, więc te skrawki po prostu zaczęliśmy jeść z tymi sosami, z majonezem. No i tak wyglądała podróż do domu. Jechaliśmy przez Lublin, ponieważ w Lublinie musieliśmy załatwić pewną sprawę. No i później wracaliśmy już do Polski. Znaczy do Polski, z Lublina do Polski. Wracaliśmy właśnie do Warszawy. A wracając do tego, dlaczego samochodem jest najlepiej. Ponieważ nie mamy żadnego ograniczenia, możemy pojechać sobie gdziekolwiek chcemy, wziąć sobie jedzenia, ilekolwiek chcemy, jeśli chcemy coś zabrać do Polski. Możemy sobie pojechać w każde miejsce na Ukrainie. Co mnie zdziwiło, że nawet jeśli policja, która mierzyła na przykład, nie wiem, prędkość, widziała samochód na polskich blachach, to nie zatrzymywała, tylko po prostu jakby, jeśli jechałeś przepisowo, to nikt cię nie zatrzymywał i nie wmawiał ci, że coś jest nie tak, ponieważ kiedyś, z tego co wiem, było tak, że właśnie samochody były zatrzymywane i było im wmawiane coś, że zrobili coś nie tak, mimo że wszystko było zgodne z prawem. To jest plus. Nikt nam nie ukradł tablic rejestracyjnych. Naczytałem się o tym bardzo dużo w internecie, że tablice kradną. Podobno kradną, ale kradną tylko w gdzieś takich obrzeżach Lwowa, gdzie nie ma kamer, gdzie nie ma monitoringu.
Tam podobno można stracić swoje tablice i po prostu dostaje się za szybką karteczkę, że jeśli chcesz odzyskać swoje tablice, zadzwoń pod ten numer i jest okup. 150 zł około. Jeśli chodzi o takie ogólne podsumowanie, to był to najlepszy wyjazd na Ukrainę, tak jak już wspominałem, ale to też kwestia tego, ponieważ nie mieliśmy właśnie żadnego deadline'u, chcieliśmy sobie zostać jeszcze 2 dni, to sobie zostaliśmy. Dużym plusem był hotel, w którym byliśmy, tym drugim, ten Gruner, ponieważ Grand był super, ale pokój był klaustrofobiczny, był taki staroświecki trochę, ale mi się to nawet podobało, łazienka była przepiękna, ale Gruner miał wszystko ładne, wszystko piękne po prostu. Lubię bardzo wracać na Ukrainę, Lwów jest cały czas w moim serduchu i jakby sprawia mi to ogromną radość, jeśli mogę z powrotem wrócić na Ukrainę, chociażby na kilka dni, zjeść tego pysznego jedzenia, ponieważ no tęsknię, chyba jeśli chodzi o Ukrainę, to najbardziej tęsknię za jedzeniem ukraińskim. Powrót na plus. Wracaliśmy około 6 godzin z zatrzymaniem się w Lublinie, więc dość szybko. A, no i oczywiście najważniejszy punkt tego wszystkiego, co jest tytułem tego filmu. Miało być tytułem tego filmu, nawet macie tutaj zdjęcie zatrzymania, co jest na miniaturce. Ktoś mi napisał, uważajcie na policję. Jechałem 70 na godzinę w ograniczeniu do 50, tam gdzie było ograniczenie do 50. I zobaczyłem za sobą BMW nieoznakowany i nagle i zatrzymali nas policjanci. I ja od razu powiedziałem, mówię, proszę pana, znaczy, oczywiście nie tłumaczyłem się, nie powiedziałem po prostu, że wcześniej jeździłem mini i teraz przerzuciliśmy się na taki samochód i jest duża przepaść i ciężko jest wyczuć czasami prędkość, z jaką jedziemy. No, on powiedział, że wszystko rozumie, najniższą karą, jaką może mi wymierzyć, jest to 100 zł i 4 punkty karne. Przyjąłem po prostu od panów policjantów mandat, zapłaciłem, co mnie zdziwiło, że mogłem od razu zapłacić kartą. Znaczy, ja byłem chyba raz złapany przez policję i też miałem jakieś tam kilka punktów karnych, a to był mój drugi raz. Zapłaciłem kartą, dostałem takie pokwitowanie z policji. Pokwitowanie z policji, jak wiecie, jak potwierdzenie, było napisane po prostu policja. Zapłaciłem 100 i uważam, że to jest takie oszczędzenie samochodu, jest to na szczęście. Na szczęście jechałem 70, nie przekroczyłem tej prędkości jakoś bardzo, bardzo mocno i nie straciłem na przykład prawka, bo tego bardzo bym nie chciał zrobić, ale panowie policjanci byli bardzo mili, bardzo uprzejmi i puścili mnie po prostu wolno. Powiedzieli, żebym jechał bezpiecznie i żebyśmy się już więcej nie spotkali. Na Ukrainie takiej sytuacji nie było, chociaż bałem się bardzo mocno, tak jak wam mówię. Mimo, że raz jechaliśmy i policjanci stali i suszyli, to... Ale był znak. Był znak wcześniej, że na 200 metrach może być policja, która może sprawdzać, albo może być radar, albo policja, więc stali, akurat delikatnie za górką. Wyprzedzaliśmy policję tak, jak widzieliśmy i też nie było żadnego problemu. Ukraina, samochodem jak najbardziej na plus. Jedynym minusem, plusem są testy. Trzeba zrobić testy, jeśli nie chcemy mieć kwarantanny, musimy zrobić test na Ukrainie. Jeśli wracamy do Polski, jak jedziemy na Ukrainę, to również musimy mieć test PCR, więc tak to wyglądało. A jeśli chodzi o losowanie nagrody z ostatniego filmu z Desenio, to będzie w przyszłym filmie. Wrzucę, kto wygrał nagrodę. Polecam wszystkim bardzo mocno, żebyście wsiedli w samochód i pojechali do Lwowa, jak wszystko się otworzy. Obserwujcie bardzo mocno na stronach internetowych, jakie są teraz tam obostrzenia. Jak my byliśmy, obostrzeń praktycznie nie było. Jedynie było tak, że jeśli wchodzi się do sklepu albo jakiegoś zamkniętego pomieszczenia, trzeba mieć maseczkę. Ogólnie na ulicy, gdziekolwiek, obostrzeń nie było. Wszyscy żyli normalnie, wszyscy funkcjonowali normalnie, restauracje były otwarte. Jakby zupełnie poczułem się jak przed pandemią, tak naprawdę, więc było naprawdę mega, ale to mega super. Na pewno wrócimy na Ukrainę niebawem. Niedługo prawdopodobnie wybieramy się do Chorwacji, więc Chorwacja może też być ciekawym kierunkiem. Nigdy nie byłem w Chorwacji, nie wiem, co mnie będzie czekać. Ewa mi wspominała, że jest naprawdę cudownie, więc mam nadzieję, że sprawdzę to. Mam nadzieję, że pokrótce opowiedziałem wam... Siedzę z jedzeniem dla kotów. Ja mam nadzieję, że pokrótce opowiedziałem o tym, co się wydarzyło. Szkoda niestety, że nie miałem materiałów, których mogłem użyć, ponieważ nagrywałem cały czas dla was vlogi na Ukrainie. Starałem się jak mogłem, miałem tych materiałów bardzo, ale to bardzo dużo, było około 160 giga materiałów z Ukrainy. Jest to ostatni film z cyklu Ukraina i nasz trip na Ukrainę. Mam nadzieję, że wam się podobało, z tego co wiem, ze wszystkich komentarzy, które widziałem, ten cykl wam chyba najbardziej się podobał. Ale też wiecie co, to było coś takiego, że ja bardzo mocno zaangażowałem się w Ukrainę. Najbardziej chyba ze wszystkich
ostatnich moich wyjazdów. Jestem naprawdę z siebie dumny, ponieważ pracowałem, nagrywałem non-stop. Niestety efektu dzisiaj tego nie ma, ale mam nadzieję, że chociaż ten sklep i te wstawki z Instagrama wam to zrekompensują. Trochę się wkurzyłem, ale jak tak sobie pogadałem z wami i opowiedziałem wam wszystko, jak wyglądało, to poczułem się lepiej. Za chwilkę zmontuję ten film i dzisiaj go jeszcze dla was dodam. Jest godzina 17:29, czyli za jakieś godzinkę, półtorej film pojawi się na kanale. Mam nadzieję, że będzie on wam się podobać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli się nie podobało, zostawcie łapeczkę w dół. Jeśli się podobało, się napisz, dlaczego podobało się średnio. Ja czytam wszystkie wasze komentarze, daję serduszka wam, ponieważ doceniam was za to, że mnie oglądacie, za to, że mnie wspieracie, za to, że mnie komentujecie, za to, że zostawiacie łapeczki w górę. Oczywiście zostawcie subskrypcję, ponieważ, jak to mówi Luka, dąży on do 500 tysięcy, ja dążę do 100 tysięcy. Cały czas tych 100 tysięcy nie mam, ale dążymy do tych 100 tysięcy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to ten cel osiągniemy. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Przepraszam za to, że skasowałem ten materiał. Przepraszam najmocniej. Mam nadzieję, że ten film podobał wam się równie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Salut. Ciao.